Cześć, witam Was w kolejnym filmiku na tym kanale i od razu na samym początku uprzedzam, że mam herbatkę, więc jeżeli będą w jakichś dziwnych miejscach cięcia, to znaczy to, że mam trochę zrypany głos i po prostu napad kaszlu mnie złapał i po prostu muszę się napić czegoś ciepłego, żeby to gardło nawilżyć. A dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki, która będzie miała swoją premierę już 20 lutego, więc sobie zapisujcie tę datę i lećcie do księgarni, ponieważ mówię tutaj o serii Wojny Bogów, a dokładnie pierwszej części, czyli Mieczę Rarisa. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, od A.A. Bellini. To jest polska autorka, to jest polska książka. Plus do tego jest to w ogóle pierwsza pozycja wydana w nowym wydawnictwie, a dokładniej od Fantasmat. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Jezu, ja dzisiaj nie umiem mówić. Wybaczcie. Ale no, chcę zdecydowanie o tej książce powiedzieć, bo po pierwsze właśnie, że jest przedpremierowa, po drugie jest ona zdecydowanie, ale to zdecydowanie warta Waszej uwagi. Także jeżeli ta okładka z tym mieczem i lwami Was zainteresowała, to serdecznie zapraszam do oglądania. I ogólnie, jeżeli wśród ostatnich jakichś premier, ostatniego w ogóle półrocza, brakowało Wam książek, które będą trochę tematycznie nawiązywały do na przykład Lotra, właśnie do Władcy Pierścieni, trochę do Słonecznego Gonu, do Klątwy Przeznaczenia, czy na przykład Zimowego Monarchy, coś związanego z Królem Arturem, czy trochę bogów greckich Wam brakowało odnośnie Persiaka, gdzie serial wychodził, to mamy tutaj naprawdę bardzo dobry miks i to będzie propozycja dla Was. Ponieważ ciężko będzie mi powiedzieć tutaj fabułę tej książki, jednocześnie nie zdradzając, a z drugiej strony przedstawiając Wam trochę ten świat i z czym będziemy się tutaj mierzyć. Więc postaram się, ale jak coś, to przepraszam za pomyłki. Tu jest świat, który jest podzielony na królestwa i śledzimy losy trzech z tych królestw. Tak przeskakujemy pomiędzy tymi królestwami, bo tam różne rzeczy się dzieją, które są połączone z ogólną taką fabułą i tym, do czego dążymy. Na początku poznajemy właśnie państewko Galiwie, gdzie tam pojawia się pewien złol, może tak to powiedzmy, no bo nie ma co ukrywać, to jest zła postać, która zagraża królestwu ze względu na to, że rozpętuje rewolucję. Tylko nikt nie wie, dlaczego on to robi, jakie ma motywy w ogóle do tego i jak sprawia, że ludzie, którzy byli wierni królowi, nagle odwracają się od niego i chcą jego krwi. No i takie, o co chodzi? No, okazuje się, że on ma pewien artefakt, który umożliwia mu takie zrzeszanie wokół siebie ludzi. No i to nie zapowiada się dobrze i w tym królestwie mamy akurat napad na zamek. No i na tym kończymy tą jakby część taką wstępną tego królestwa, żebyśmy mogli później opowiadać, bo w późniejszych tam momentach też mamy do tego właśnie królestwa nawiązanie. I teraz tak, mamy kolejne dwa królestwa, tylko że one mają bardzo podobną do siebie nazwę. Przynajmniej jak mi się to czytało, to dość często myliłam, więc ja się posłużę tutaj opisem, który jest. Bo mamy, jednym z nich jest Wartuzja i tam mamy króla Patryka, który no raczej nie jest uznawany za najlepszego króla, jaki mógłby być. No i nie tylko o tym sądzi jego rodzina, ale też całe królestwo i tak no niezbyt przychylnie na niego patrzy. Ma on trzech synów i córkę, no i wiadomo, że najstarszy ma zostać jego następcą tronu. Tylko że najmłodszy właśnie syn jest bardzo gnębiony przez tych starszych, przez co no buduje się w nim ta nienawiść, chęć zemsty i pokazania im, na co go tak naprawdę stać. No i zaczyna robić rzeczy trochę sprzeczne z tym, co powinna robić rodzina królewska. No i mamy czarnego konia też w tej akurat rodzinie, w tym królestwie, czyli właśnie tą najmłodszą córkę, Charlotte, która no ma trochę inne plany niż wszyscy zakładają i ona nie chce sobie dać w kaszę dmuchać i iść za tradycjami, które rządzą się królestwami. To tak w wielkim skrócie, później będę jeszcze rozwijać, jak przedstawię te królestwa, bo to jest naprawdę długi opis. No i trzecie królestwo to jest Wrawen, gdzie też mamy króla Bernarda, który ma trzech synów. No i u niego sprawa wygląda tak, że no musiał nawiązać mały pakt ze względu na to, że ich rodzina jest jakby, albo raczej ich królestwo, jest objęte, można powiedzieć, klątwą, która powoduje, że oni no mają problem z poczęciem dziecka, a dokładnie następcy swojego tronu. No i ten król nawiązuje no, taki pakt, który umożliwia mu zdobycie tego następcy tronu, no ale będzie musiał za to ponieść cenę. To takie, powiedzmy, pierwsze królestwo to jest taka teraźniejszość, jeżeli chodzi o te dwa kolejne, to była taka przeszłość bardziej przedstawiona. Specyfika królestwa wygląda w taki sposób, że każdemu temu królestwu jakby przyświeca pewien bóg. Gdzie na początku właśnie mamy przedstawioną legendę o dwóch najpotężniejszych bogach, którzy na początku byli ze sobą bardzo zżyci i bardzo dobrze ze sobą żyli, no ale za sprawą pewnych wypadków stali się największymi wrogami i właśnie Wartuzja i Wrawen mają no, pod opieką po jednym z tych bóstw.
bo tutaj no, bogowie bardzo lubią ingerować w życie ludzi i mieszać ich w swoje konflikty. Także taki standard bogów oczywiście musi być. No i przez to, że bogowie zaczynają się właśnie mieszać w świat ludzi, no powstają pewne konflikty. Zwłaszcza, że między Wartuzją a Wrewną cały czas iskrzy konflikt i tylko no, potrzeba tej iskry, żeby wywołać wielką wojnę, do której zamieszają się też bogowie, no i może się skończyć tragicznie. No ale jak to się naprawdę zakończy, jak to się rozwinie, kto będzie knuł, kto będzie kogo zabijał i tak dalej, no musi się przekonać sami czytając tę książkę. I wiem, że opis może się wydawać skomplikowany. Ja chciałam to przedstawić dość obszernie, powiedzmy, nie zdradzając zbyt dużo, bo ta historia to będzie naprawdę, podejrzewam, duża saga, jak sama autorka potem pisze właśnie w posłowie swoim, że no, nie czy raz jest pierwsza część długiej sagi. Więc podejrzewam, że trochę tych części będzie, więc samo takie stricte wprowadzenie nie powinno aż tak dużo zdradzać. Tym bardziej, że no, mało powiedziałam tego, co jest klucz całej tej historii, więc wydaje mi się, że w miarę to dobrze zostało poprowadzone. No dlaczego ta książka tak mnie zachwyciła? Można sobie zadawać to pytanie. Ja momentami też sobie zadawałam i średnio było mi wytłumaczenie tego, to po prostu było takie subiektywne odczucie. Ale chyba najbardziej przez to, że ja uwielbiam, jak w książkach są intrygi królewskie, właśnie knowania, rewolucje, dodatkowo magia, ingerencja bogów. To jest coś, co uwielbiam w literaturze, zwłaszcza teraz, kiedy wychodzi mnóstwo dark romansów, jakichś smutów i tak dalej, romansidełek. Ja nic do tych książek nie mam, czasami sama chętnie po to sięga, no bo to jest dla mnie takie rozluźnienie, ale brakowało mi takiej porządnej fantastyki, w której można było się zagłębić, właśnie powoli poznawać ten świat, angażować się, poznawać naprawdę całe multum postaci. Bo tutaj autorka nie śledzi czytelnika i wprowadza bardzo dużo postaci, bo w każdym królestwie mamy takich powiedzmy głównych postaci, to tak szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka, taka podstawowa, no powiedzmy tak uśredniając, ale taka siódemka to minimum, więc tych postaci mamy naprawdę dużo i autorka zrobiła fenomenalną robotę, ponieważ każda ta postać jest inna i to jest naprawdę niesamowite, że potrafiła właśnie tyle wytworzyć różnych kreacji charakterów, różnych podejść i żeby dało się te postaci rozróżnić, jakoś je polubić, zrozumieć zachowanie, motywację, naprawdę jak na sam początek historii, jest to genialnie zrobione i ja byłam w ogromnym szoku, że to się udało i że nawet jeżeli mamy pomiędzy tymi królestwami przeskoki, bo tutaj są takie wstawki, no powiedzmy, z takimi mieczykami i tutaj albo jest po prostu nawiązanie do innej postaci, albo przenosimy się do innego królestwa. I ja już sam początek czytając albo nawiązuję do pewnej postaci, już potrafiłam przypasować sobie właśnie o które królestwo chodzi, o którą postać chodzi, czy ja je lubię, czy jej nie lubię i zobaczymy, co ta postać dalej wymyśli. Więc fenomenalnie to zostało zrobione. Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, którą postać najbardziej lubię i wydaje mi się, że tutaj Elizabeth była bardzo ciekawą postacią z Galavi. Jeżeli się myliłam i zamiast Galavi powiedziałam Galivi, to przepraszam. Jakoś sobie ubzyrałam w głowie, że to była Galivia. Galavia. Więc Galavi, tak. Elizabeth była naprawdę ciekawą postacią, ale jej nie było dużo w całej tej historii. Izabel, królowa Izabel. Jezu, uwielbiałam tą postać i to, co później się zadziało odnośnie tego królestwa, mi złamało serduszko. Już na samym początku ja miałam złamane serce i mi się to bardzo nie podoba. W ogóle dawskie postacie mi się podobały, bo tak myślę, to jeszcze jest właśnie Charlotte, którą też uwielbiam. I ona też jest takim czarnym koniem w ogóle całej tej książki. Więc bardzo dobrze wytworzone damskie postacie. Wow. Ale król Bernard też był bardzo ciekawie wykreowany, bardzo miał takie logiczne podejście i mimo, że musiał podejmować trudne decyzje, one były fajnie uargumentowane i widać było, dlaczego on to robi i łatwo było się z tym utożsamić, zrozumieć to i jakoś tak, że no, przy jego charakterze on mógł tak postąpić. Naprawdę fenomenalna robota. Jeżeli chodzi o akcję, jest jej od groma. No przeskakujemy tutaj między trzema różnymi królestwami, więc no tutaj nie może się nie dziać, tym bardziej, że oni i tak wszyscy myślą o tej wojnie, szykują się, tutaj bogowie ci ingerują, pojawiają się znikąd, wyznaczają jakieś misje, tutaj mamy jakieś podstępy, knowania, intrygi, szukanie winnych, szukanie sojuszników, więc tego jest naprawdę od groma, więc przy tej książce zdecydowanie nie będziecie się nudzić. Ja spędziłam z nią naprawdę kilka fajnych godzin i po prostu z wypiekami na twarzy czytałam ostatnie tam powiedzmy 100 stron, kiedy tam się zaczęła taka porządna akcja, gdzie cliffhanger, który mi wyskoczył na sam koniec, mnie zmiótł z planszy, a epilog jeszcze bardziej mnie załamał i ja nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, bo nie spodziewałam się takiego zakończenia. Myślałam, że to pójdzie trochę w innym kierunku i po prostu
zastanawiam się, jak to dalej zostanie pociągnięte, bo jeżeli pójdzie w pewną mańkę, no to będzie ciekawie. Ale no, zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. W ogóle autorka bardzo ciekawie zrobiła motyw właśnie z tymi bogami, ponieważ no, znamy oczywiście wszystkich bogów greckich, rzymskich, jakichś nordyckich, takich typowych. Tutaj mamy, przynajmniej tak mi się wydaje, stworzonych autorskich bogów, powiedzmy, którzy mają swoje specyficzne moce, specyficzne ingerencje, trochę różne motywacje, więc oczywiście one nawiązują do tych bóstw, które znamy, ale nie są aż tak jaskrawe w tym podobieństwie, więc to jest naprawdę bardzo dobrze zrobione i naprawdę niezwykle się cieszę, że ta książka została wydana. Cieszę się, że mogłam je przeczytać, bo spędziłam z nią naprawdę sporą ilość dobrego czasu, który mnie zmiótł z planszy i byłam ciekawa, jak to się wszystko rozwinie, jak tam będą dalej się wydarzenia działy i które postacie przeżyją, bo tutaj nie można być niczego pewnym. A w ogóle zaskoczenia i czasami takie plaskacze dosłownie w czytelnika to zmiatały mnie z planszy i ja nie wiedziałam, co się dzieje i ja musiałam chwilę odetchnąć, bo jak już w pierwszej części tyle rzeczy mogło się zadziać i tyle bohaterów zginąć. Więc wow. Ogólnie też doceniam fakt, że sam motyw walki jest bardzo fajnie przedstawiony i to, że bohaterowie właśnie są tacy napaleni na tą wojnę, a takie stopowanie tych postaci, że wiem, że to może fajnie wyglądać właśnie czytając różne pisma, kroniki i inne takie rzeczy, legendy czy coś w tym stylu, że to może super wyglądać, ale będąc na tej wojnie, będąc pośród innych walczących, to zupełnie inaczej wygląda i nie chcieli, żeby takie coś się zadziało. Fajnie, że mam tutaj pod tym względem takie przesłanie. Też jest lekki wątek feministyczny, więc też bardzo fajnie, takiej odpowiedzialności, no ale to jest fantastyka, więc też no, trzeba trochę to brać z przymrużeniem oka. Jednak nie zmienia to faktu, że naprawdę bardzo przyjemnie było mi odkryć książkę, która nie jest kolejnym romansidłem, bo powiem wam szczerze, że w tej książce praktycznie nie ma wątków miłosnych. Może są dwa takie mikro, jakieś tam pocałunki czy jakieś schadzki do stajni, ale to nawet nie są one jakieś dokładnie opisane, więc jeżeli też nie szukacie takich wątków, to polecam tą książkę, bo naprawdę spełni wasze oczekiwania. Ja będę z niecierpliwością czekać kolejnych tomów, bo zapowiada się bardzo ciekawa saga i no, przez to, co się wydarzyło na końcu, ja nie mogę dalej uwierzyć, że no, takie coś mamy i ja nie wiem, co się teraz stanie dalej. Także, czy polecam? Oczywiście, czytajcie. Tym bardziej, że to wydanie jest piękne. W ogóle, no, szkoda, że on nie ma złoceń, bo te złote elementy by wyglądały pięknie, ale ogólnie, no, jest bardzo ładnie wydana. Ta grafika jest przepięknie zrobiona, no i mam nadzieję, że w ogóle wydawnictwo też fajnie się wbije w rynek i zyska dużo nowych czytelników. Także jak ktoś wam zostawię link do wydawnictwa w opisie i dzięki, że dotrwaliście do końca. Dajcie znać, czy macie tę książkę zamiar czytać, czy może już ją znacie, albo planujecie w dniu premiery się zaopatrzyć. I ja już się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie.